Ukraina. Jest podejrzany o dawanie łapówek Nowakowi. Ukraina. Biznesmen podejrzany o dawanie łapówek Nowakowi. Ukraiński biznesmen miał w latach 2017-2019 wręczyć 575 tysięcy dolarów i 70 tysięcy euro łapówek ówczesnemu kierownikowi Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukraftodor Sławomirowi Nowakowi, poinformowało Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy NABU. Jak wynika z komunikatu NABU, w zamian za nielegalne korzyści Nowak miał pomóc firmom podejrzanego w uzyskaniu przedłużenia kontraktu na budowę odcinków dróg Kijów-Odessa, które były finansowane ze środków Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju. Informacje o tym pierwszy podał portal w polityce.pl. Ponadto szef Ukraftodoru nie zauważył naruszenia grafiku robót przez firmy podejrzanego, co pozwoliło mu uniknąć ponad 9 milionów euro kary, napisano w komunikacie. Wspólny zespół śledczy NABU prowadzili dochodzenie w tej sprawie od września 2019 rok. Gdy okazało się, że powyższe fakty bada również CBARP, w listopadzie 2019 rok, powołano wspólny zespół śledczy, w skład którego weszli śledczy NABU i prokuratorzy specjalnej prokuratury Ukrainy SAP oraz ze strony polskiej, pracownicy CBA oraz prokuratury okręgowej w Warszawie, napisano w komunikacie. W efekcie tych działań, podano, latem 2020 rok, wykryto grupę przestępczą, na czele której stał ówczesny P.O. szefa Ukraftodoru Sławomir Nowak. Nowak wyszedł z aresztu w poniedziałek. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu podejrzanemu o korupcję Sławomirowi Nowakowi. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska wyszedł z aresztu, został objęty dozorem i zakazem opuszczania kraju. Nowak musi wpłacić 1 milion złotych poręczenia majątkowego. Prokuratura uważa, że decyzja sądu daje mu możliwość utrudniania śledztwa i ucieczki, gdyż sąd nie odebrał mu ukraińskiego paszportu. Nowak podejrzany jest o popełnienie kilkunastu czynów korupcyjnych, w tym przyjmowanie łapówek za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. Były minister transportu przebywał w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka od lipca ubiegłego roku. Został zatrzymany w Trójmieście przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według źródła PAP, materiał zebrany przez prokuraturę okręgową w Warszawie w tej sprawie jest porażający i składa się głównie z materiałów niejawnych, w tym podsłuchów rozmów, a także bardzo obszernych i wyjątkowo szczegółowych wyjaśnień wieloletniego przyjaciela Nowaka i współpodejrzanego w tym śledztwie, Jacka P. Z ustaleń PAP wynika, że zarzuty korupcji dotyczą także czasów, gdy Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu premiera Donalda Tuska. Były minister stał na czele ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej Ukraftodor w latach 2016-2019. Został zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego tej agencji. Zatrzymanie było efektem międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA oraz NABU.